Dzień dobry moi drodzy, a w zasadzie też również dobry wieczór, to zależy kto o której godzinie mnie również ogląda. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, słuchajcie, z... Podżekarca, oczywiście na moim kanale. My widzimy się w ostatniej rundzie WSR-u, czyli World... Supercars World Championship, czy jakoś tak? Europejskiego odmianie. Na torze Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari Imola. Samochód to oczywiście Ferrari 488 GT3. Miło by było osiągnąć tutaj dobry wynik, bowiem Imola jako taki należy do Ferrari. Jest to tor dość interesujący, ale o tym będziemy rozmawiali już na samym wyścigu. A teraz zapraszam was na część kwalifikacyjną. Moi drodzy, zaczynamy kwalifikacje na torze Imola. Ja już jestem w ostatnim sektorze. Próbuję w miarę sensowny sposób objechać to Porsche, bo ono jest bardzo wolne. Ale, no cóż, nie dałem rady. Będziemy jechali w jego tunelu, no, robię się za jego smugą aerodynamiczną. Tylko szeroko. W tym momencie rozpoczynamy okrążenie na torze Imola. Elegancko wcisnę, może zepsułem okrążenie. O przynajmniej. Ale jedę pomiarowe szybkie okrążenie i będę chciałbym pojechać jej bardzo dobrze, zwłaszcza znacznie za szeroko. I mam tylko jedną szansę. Tak sobie stwierdziłem, że nie będzie to miało większego sensu, jeżeli ja będę nie wiadomo jak tutaj kółek kręcić. Pojedziemy tylko tutaj LMP2. Chciałem być szczery. I dobrze się czuję. Bardzo trudny zakręt. Trzeba tam ponad godzinę walki. Kilkukrotnie ten zakręt będzie przez mnie pokonywany. Do mnie szykany nieszczęsny. Całe moje nieszczęście bierze się na trzecim biegu. Czy na pierwszym. Już pierwszy samochód GT. Ojojojojojoj, no i... I po moją korzynkę. Nie podoba mi się to. Ale spróbujmy dojechać do końca. Już mi ze sobą w składzie. Cóż, widzimy się na wyścigu. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie na torze Imola. No sobie tylko zwiększę oczywiście to co mogę zwiększyć, słuchajcie. Ostatnim czasem ruszamy, ale jak wiecie doskonale wyścigi długodystansowe są tak wspaniałą dyscypliną sportu, to się może wszystko wydarzyć. Widzicie już tam? Któryś z GT-ków przebił się na wysokie miejsce. Miałem ze sobą kilka LMP3. W sumie nie ma dużej różnicy na tym torze z GT a prototypami. Więc ja tych elegancko wywożę. Już mam, startowałem, zaznaczam, w sumie jestem 13. Więc fajnie, słuchajcie, po pierwsze tor Imola jest to tor mityczny dla motorsportu, tylko że na tym torze w 94 roku zmarł Ayrton Senna, jeden z największych kierowców w historii Formuły 1, jak nie wiem, największy. Te kwestie są sporne i podzielone, ja uważam, że jeden z największych.
porwała się za Formułę 1. To rywalizujący z Monzą o Grand Prix, Grand Prix Włoch. A tym też jest zwykle, w związku z położeniem, odbywało się Grand Prix San Marino. Także jest to, jak widzicie, bardzo interesującą historią. W tym kochowym, od co bądź w 1994 roku, w maju, przymierz poniosło dwóch zawodników, godzinę wcześniej, czyli w sobotę po kwalifikacji, Ratzenberger, którego imienia oczywiście nie pamiętam najmocniej, przepraszam. Wow, 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 ale mi to poniosło. To mi się nie podoba, ale jestem szybszy tego strona. Piątek podczas treningu Rubens Barrichello, późniejszy wielokrotny zwycięzca Grand Prix i kilkunastoletni kierowca Scuderii Ferrari. Dlaczego? A, go wywią. No i dobrze, no i wszystko. Tam obrażenia w treningu. Tam jest złamany nos i ślady kruszenia. A teraz w niedzielę doszedł do tego tragicznego, bo to był w wypadku Ayrtona Senny. Więc no jest to na pewno ogromna strata dla motorsportu. Kawał historii. Jakby na to nie patrzeć. 40 km od Bolonii leży ten dom, więc są samochody. A te LMP3 tutaj wcisnęło pod rękę. Aj. Brawo, no ale nie jedziemy do tego wyścigu. W każdym razie ostatni wyścig tej europejskiej przygody. Wyścigami i klas. Staje część międzynarodowa. Też cztery wyścigi. Ale tam myślę, że zwiększymy trochę długość, wydłużymy te wyścigi. Do godziny 20 może? Do godziny 20, może godziny 15? Zobaczymy. To strasznie, strasznie spodobało. Jeśli to nie lubię w sumie. Ale on mi ewidentnie wierzy na prosto. Tego typu prototypy są po prostu szybsze na prosto, będą bardziej wydajne na aerodynamikę, nie? Dobra, trzecie okrążenie zakończone, już tam czwarte kółko Toru i Mola. Odskoczyliśmy naszą rywalę na 4 sekundy. Chyba tam za 3. A my dalej podróżujemy w naszym Ferrari, które już swoje przejechało. Podróżujecie po jednym z moich ulubionych torów we Włoszech. W sumie we Włoszech mamy kilka fajnych obiektów. Jest Monza, jest Mola, jest Adria, jest Misano, jest Fiorano. Tylko że o ile Fiorano
inwestor prywatny Ferrari te stawy. To Misano jest torem ogólnie dostępnym, oczywiście jest to tor, na którym ściga się kolejny MotoGP. DTM w tym roku będą tam się prawdopodobnie ścigały. Nie, na Adri chyba się DTM będą ścigać. Adria jest bardzo trudno w tych pierwszych torach. Ale nie stawiający, nie dający niesamowitą frajdę. Ja się na Adrii nigdy nie ścigałem. Przynajmniej nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie, żebym się gdzieś na Adrii ścigał. Naprawdę. Przynajmniej na pewno nie w Podomie. Proszę bardzo, 1.40. Ważniejsze jest to, ile mi opony wytrzymają. Czy wytrzymają? W Hiszpanii już wiemy, że może to być lekki problem. Więc to wcale takie oczywiste może nie być. Zwyciężymy czwarty wyścig z rzędu. Nikt nie powiedział, że tak, nikt nie powiedział mnie, że nie. Pomiędzy tymi międzynarodowymi mistrzostwami będziemy może robić klasyku. Będzie wyścigu zaproszeniowy. Pewnie tak, taki mam plan. Mam zwycięstwo w Le Mans. Oho, mamy zmienne warunki. Trzeba nie pomyśleć. Nad zmianą opon. Ustawione już są deszczówki. Zawsze to jest dla mnie mega stresujące w momencie, kiedy ja muszę ustawiać podczas jazdy te pit stopy. Trochę mi to nie w smak. No ale no cóż. Ważne w szerszej perspektywie. To już zaczyna padać. Deszczowo po Imoli jeszcze się nie ścigałem. Z tego też jeszcze nie grali. Let's pick the pace up a little bit now, mate. You're putting in some consistent time, so we need to push now.
Dobre wyjście. Mega dobre wyjście. Dobra, ciśniemy chłopaki, ciśniemy. Wow, Krzysiek, chyba szybko. Jest dzisiaj dobrze. Mam dzisiaj tempo, dobrze mi się naprawdę jeździ. Bardzo nie wskakuje. To jest dla mnie wyjście. No i z strony mega spokojny wyścig. Na razie. Mamy 50 minut do końca. Zastanawiam się, jak sytuacja będzie wyglądała w tym momencie z tymi opadami, które mają nastąpić. Dobra, sekundowa kara. Jebać. Ale, okej. Źle potem nie było. Że ktoś tam jest i tak według mnie, nie? Wiadomo. Ale na razie mi się poda bardzo dobrze. Włoska jest taka, że odrabiam do prototypu MP3. Dla mnie osobiście jest szokiem. Prawda. Podrabiam, ale... Jakby... Nie tylko w tych fragmentach. Czyli wy uważacie, że ja tam zyskałem cokolwiek? Żeby to padało. One trzymają elegancką temperaturę. Nie mam pojęcia, co Jeff wymyślił. Może ty, Jeff. A może było tak, że w sumie se kawę rozlałeś na ten dodatku. Świetnie, że to może też jest.
przejeżdżą właśnie dziesiątkę powyżej, tak. Na tych opon, no, nowokrotnie powinny zakładać, to tak as soon as possible, nie? Żebym się czepiał. Bez kitu. No trochę przesadziłem. Naprawdę. No i zaskoczyłem się na... 7 sekund. To nie jest dobre zbliżanie. Podobny zakręt jest na Laguna Seca chyba. Czy coś kojarzy? Będę miał coś tutaj ogromny problem. Powiem, system na podania karty, jakże jest też dziwny. Kaj wyrzucił mnie. Na razie jest czysto, spokojnie. Już nas dublują. To już dobrze nadjeżdżają. Cenna informacja. No ja zaczynam w tym momencie jedno z takich rzeczy, nie? Ale też zaraz zacznę w 12. Właśnie, to jest takie... Właśnie chciałem, że dzisiaj 12 będzie, więc... Jestem w połowie... 12. Cały czas mi to wynosi. Czy to jest paliwo i oponożerne? Paliwo żerne na pewno nie. Spalanie jest w granicach 2,4, 2,5 kg na okrążenie. Jeśli chodzi o opony, przejechałem w tym momencie 11 okrążeń. Pewno na razie. O Boże, ciężko. Ciężko to jest. I widzisz taki samotny wyścig, bo jeżeli się widzi przeciwnika, to jest dublowanego, to zawsze jest inaczej, nie? Ale no cóż, takie są wyścigi typu endurance.
wiecie, jak oni kombinowali, że tam jakoś zyskałem. Tutaj tym bardziej. Ale kto ich tam wie w sumie. Szybki tor. Jest szybko. Ja mam w tym momencie 60 litrów paliwa. Jeżeli ja zużywam 2,4, to mam na jakieś 15. Nie! Co ja pierdzielę? 30 chodzi. Padać na przykład. To wówczas tak, to wówczas będziemy musieli coś może nakrywać, może nie. Tak sobie powiem. Dostosowany do aktualnego stanu pogody. Tak będzie najrozsądniej. Dobry wyścig w wykonaniu na razie. Przechali tam 14 okręgę i po 20 tam paru minutach walki. Zadowolony przede wszystkim z tempa. Oho, pierwsze prototypy. Zjeżdżają pierwsze prototypy, stopy swoje. Więc myślałem, że jeszcze później zjadą. Ale udało się to elegancko zrobić.
ja bym jeździł tym LMP2 czy LMP1, bo LMP3 albo LMP2, bo LMP1 jeździłem Porsche 919 Hybrid, to widzieliście oczywiście ten silnik na moją. Jeśli nie, to zapraszam. Był to dla mnie mega ważny wyścig, bo ogromny sentyment do tego toru. Natomiast również tor pełen zagadek i tajemnic. Wow, to konsekwentnie jadą mi mikrowa 15 sekund. Prototypy LMP1 mają duży problem, żeby nas podublować. Nie wiem, czy niepotrzebnie redukuję bieg w drugi. Dotyczący, słuchajcie, bezpośrednio tego tych kart. Znacznie. Mam nadzieję, że nie jest to na pewno tor ochronożerny, bo ja jedę to tor na twardych slickach, czyli tych samych oponach, których jechałem w Hiszpanii, bo na Katalonii już miałem dużo w gorszym stanie opony. Ale jestem wielce zaskoczony, że ale ciśniemy, bo 35 minut walki do końca, słuchajcie, 35 minut walki do końca. Nie widzę tych kart. Boże, mam tak sobie do szkoły. Już czuję, że srogo będę karany, srogo. Znowu ostrzeżenie. O Boże. Prototyp przede mną. Zna sobie na elegancko na pit stop. A ja muszę tutaj elegancko go dogonić. Bo istnieje prawdopodobieństwo. Jeżeli uda mi się... Jaka kara!
może być. Serio? Powiem wam, że kręgosłup już mi boli, ale powiem siły jesteśmy. Gietek? Bez kitu. Przecież gite. Albo nie. Ja już widziałem samochody, które miałby mnie dublować, jak jakieś cicho, że tak. Ale nie sądziłem, że one tak wolno będą do mnie dojeżdżać. Naprawdę dla mnie osobiście szok. Wolno. Ale no jakby... Zobaczymy, one są w 21, ja jestem jeszcze na 20. Szeroko.
kolejny samochód dublowany będzie przed nami. Wpadek 40 kul to paliwo. Kurde. Możliwe są te systemy. Naprawdę. Nieprawdopodobne. Jak to sobie... W najspokojniejszy sposób będę jechał. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Będę wszystkich zadań i wszystkich rzeczy związanych z tym wyścigiem wyciągamy generalnie. Długie dystanse drugi. Otworzysz mega cierpliwie. LMP, który zjeżdżają jednej dwójki. Na stopy. Ale najważniejsze tam jest miejsce w klasie, nie? Ja myślę, że opony mi wystarczą, bo to są super zmęczone.
ale jednakże są to na pewno. Bo jest to nie bardziej wytrzymała płynność tak telefonowa typa. Szalony wyścig, bo na drugim jest LMP3. Masakra. Takich cudów, które ja już dawno nie widziałem w wyścigach. Aż mi się pedały przesunęły. Perfekcyjnie bym powiedział. Taka. Nienawidzę tych kar. Gdzie bardziej. To są kary. To są. Ostrzeżenie. Potencjalne karze. Czyli teoretycznie kasa turbo szybsza ode mnie. Chciałem zaznaczyć około 10-12 okrążeń, próbowali mnie dogonić. Dla mnie osobiście. Mają tą świadomość, że ostatnie wyścig europejskiego odbierające. I po prostu wszyscy chcą po prostu dojechać. A ja chcę go wygrać. To były 4 zwycięstwa w tym cyklu. Genialnie prowadzi.
Policja, lider nas skupuje. Co? Poczekaj, LMP3? Okej. Niesamowite jest to wyścig, ja wam powiem szczerze, dawno mi się tak później nie jeździł. Żadnych większych incydentów. To są naprawdę bardzo dobre czasy. Równe, więc 1,52 wysokiego w 1,53. Kolejny wyścig. O Jezu, przepraszam. W ogóle wystartować w pewnym cyklu kiedy 3 mistrzostw, ale już nie Ferrari. LMP3 prowadzi
cuda na torze Imola. Naprawdę, cuda to się dzieje. Jak do tego doszło? Nie wiem. No ale słuchajcie, ja teraz myślę jakby... ...perspektywie kolejnych wyścigów. Rozegramy kolejną serię, czyli europejską międzynarodową multiklasa. A potem co? Fajnie by było jakąś kolejną ciekawą serię wyścigową wygarnąć. Jaką? Kto tam wie? Nie powiedziałem, że myślałem o GT3. Skupiam się należy na walce, bo w kubie są 4 samochody. Najśmieszniejsze jest to, że najwolniejszy samochód w całej tej grupie przewodzi. Mam 12 miejsce. Ten wolniejszy prototyp działa na moją maksymalną korzyść. Utrzymuje cały ten peleton za mną. Blokuję go. A jak gdybym potrafił to wykorzystać, mi osobiście jako kierowcy byłoby lżej. Prawda. Dobra, okej. Małym incydentem. Incydentem wyścigowym. Ale to jest kurde. O mój Boże. Jest niesamowite. Nie wiem, nic jest, to jest sobie rad tutaj jakoś 7 minut.
dać radę dojechać na kuponach. Albo i kurwa nie. Zjeżdżać czy nie zjeżdżać? Tego pojęcia. Mój przeciwnik zjeżdża. Tylko po oponę. Dobra. Blue flag, don't race these ones, let them through. Wow, wow, wow. Wznowiona sesja, przepraszam. Pomyliłem się pierwszy. Dobrze, no to zjedźmy już. Pozycja nie ma znaczenia, się napiję wody w tym czasie. Trzymałem na tylko ponad 32 okrążenia. Masakra. Wjeżdżamy Ferrari numer 53. Here's a go. Oddublowują się chłopaki. Dobrze. Stanowi dla mnie problem. Mieliśmy mapę. Mapę. 4 minutes remaining. Mapę tych paliwa. Naprawdę czuć potężną różnicę. Tylko po naprawdę przyjdzie. Kolosalna różnica. Świetnie się jest. Mamy 13 pozycję, jak wyjechaliśmy 13, wyjedziemy. Blue flag, don't hold them up, it'll just cost us time.
Jak on mnie chce zdublować? Tutaj? Sakra. Kurde. Ale naprawdę ciekawy był to wyścig, muszę wam powiedzieć. Te rzeczy są też były ciekawe dla mnie z kilku powodów. Dlatego to są moje pierwsze długodystansowe mistrzostwa w multiklasie na europejskich turach. Cztery wyścigi. Po drugie, jeszcze jest nagrywane na YouTube. Po trzecie, pierwsze z Ferrari. Po czwarte, w niezłym tempie. W sumie tylko z drugiej rundy na Hockenheim. Nie byłem zadowolony. Za to na Salzburg Ringu, czyli na Red Bull Ringu, poszedł bardzo dobrze, byłem w szoku, że mi tak dobrze pójdzie na tym torze. Było akurat dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Plus dobry wyścig na Hiszpanii. Gdzie ja za Katalonią, tak powiedziałbym, mam mocno średnio. To będzie skończył się czas wyścigu, słuchajcie. Skończył się czas wyścigu. My musimy skończyć nasze 35. okrążenie. Udało się tylko stracić dwa okrążenia do lidera. Taki kocioł, czy taki jest kocioł, tylko że ja nawet nie ogarniam, ile ja straciłem do niego. Paliwa na styk, 7 litrów zostało. Najmniej bym zadowolony z wyścigu na Hockenheim, tak mniej niż kompletnie. Dobry wyścig na Hiszpanii, dobry wyścig na Austrii, bardzo dobry moim zdaniem tutaj na Imoli. Bardzo się w 14 miejscu lubujesz. My wygrywamy, słuchajcie, czwarty wyścig w tym turze. I wygrywamy całe mistrzostwo w swojej klasie. Wow, naprawdę to były ciężkie wyścigi i trudne wyścigi przede wszystkim. Więc no naprawdę LMP to świadczy, to był bardzo dziwny wyścig. Świadczy to o tym, że LMP3 było szóste przez chwilę. Wesco Weber prowadził nawet, także oni przyjechali naprawdę bardzo dobre zawody. Liderzy wygrali, znaczy wygrali, wykręcili 36 okrążeń. Ja natomiast wykręciłem 35 z tak naprawdę niezłym tempem, bo moje okrążenie 1.48.49 i 1. No tak, trochę odstaję rzeczywiście od LMP trójek, ale no cóż. No tak wygląda sytuacja, słuchajcie, po pełnym wyścigu w klasyfikacji generalnej. No i oczywiście zwyciężam, ale to nie o to chodzi.
Zajmujemy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej całych mistrzostw z Polska Racing European Championship, także bardzo pozytywny wyścig dla mnie. No to my zobaczymy, jak sytuacja się teraz powtórzy i ogarnie, jeśli chodzi o całkowite mistrzostwa, dalszy krok, dalszą zabawę. Więc wygrywamy, świetnie. Mamy teraz Sport Sky Racing, wersja krótka i długa. Okej, dwa wyścigi tylko. Okej, Fuji i Dubaj. To weźmy długą wersję. No, dwie godziny to nie, to bez przesadyzmu. Ale myślę, że ta godzina 30 to myślę, że to będzie to i że to będą fajne zawody. Dwie rundy LMP3, LMP2, LMP1. No cóż, moi drodzy, kończymy przygody, jeśli chodzi o europejską wersję. Mamy teraz Polska i Racing Championship, dwie rundy, Fuji i Dubaj. Także mam nadzieję, że uda nam się wywalczyć w obu tych rundach długodystansowych niezły wynik. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na fanpage, o nas na Instagrama. I trzymajcie się, moi drodzy. Na razie. Pa, pa.